Cześć, witajcie! Na poprzednim filmiku pokazywałam Wam, jak przygotować naprawdę taką bardzo dobrą karkówkę na taki prawdziwy niedzielny obiad. Dzisiaj mam dla Was przepis na naprawdę bardzo dobrą surówkę z surowej cukinii. W tym roku cukinie obrodziły naprawdę bardzo mocno i to nie tylko u mnie, bo też wiele osób z mojej grupy ogrodowej właśnie mówi, że nie wie już nawet, co robić z tymi cukiniami. Dzisiaj pokażę Wam właśnie przepis na surówkę, którą możecie wykorzystać do obiadu albo do grilla, do czego tamkolwiek potrzebujecie. Bo niewiele osób wie, że cukinia nie potrzebuje obróbki termicznej. Do przygotowania tej surówki oczywiście będziemy potrzebować cukinie. Ja użyję takie dwie mniejsze cukinie, które są po prostu bardziej delikatne i nie mają jeszcze aż tylu pestek w środku. Do tego dodam jedną marchewkę. Oczywiście tej marchewki możecie dodać więcej. Dodatkowo paprykę. Użyłam zielonej, bo dopiero taką mam na krzaczkach. Z dodatków będzie nam potrzebny koperek, pietruszka i szczypiorek. Szczypiorek, jeżeli nie macie szczypiorku, możecie oczywiście zamienić na cebulkę, dymkę. A do doprawienia będę używała musztardy, soli, pieprzu, trochę cytryny i łyżkę majonezu. Warzywa oczywiście musimy obmyć, a marchewkę obrać. Cukinię musimy zatrzeć na tarce na takich większych oczkach. Ja pomogę sobie malakserem. Jak widzicie, wybrałam takie młode cukinie, które mają bardzo małe jeszcze gniazda nasienne, ale mimo wszystko wycinam je. Jeżeli macie młode cukinie, nie ma potrzeby, żeby je obierać ze skórki, bo ta skórka jest jeszcze taka bardzo mięciutka i delikatna. Jeśli macie trochę starsze cukinie, najlepiej jest jednak tą cukinię obrać ze skórki. Teraz cukinię będę ścierać na tarce razem z marchewką. Obowiązkowo dosypujemy teraz pół łyżeczki soli. Sól spowoduje, że cukinia się zmoży, puści sok. Dzięki temu surówka będzie surówką, a nie zupą. Nie zapomnijcie o tym, bo jest to naprawdę bardzo ważne. Nie zapomnijcie też o starciu marchewki, ja prawie bym o tym zapomniała. Żeby nie marnować czasu, bo cukinia tak naprawdę bardzo szybko puszcza sok, kroimy resztę warzyw. Ponieważ ta surówka w swojej strukturze wyjdzie dość delikatna, najlepiej jest pokroić paprykę w dość drobną kostkę. Od razu możemy też pokroić pietruszkę, koperek i szczypiorek. Zobaczcie, w czasie gdy pokroiłam paprykę i resztę dodatków, cukinia już się zmożyła i jest gotowa do tego, żeby ją odcisnąć. Zobaczcie, cukinię po prostu biorę w ręce i tak mocno zgniatam, robię jakby takie kuleczki. Odciskam naprawdę bardzo mocno, żeby pozbyć się jak największej ilości wody. Zobaczcie, ile tej wody tutaj jest. Gdybyśmy nie odcisnęli naszej cukinii, to naprawdę by się zrobiła zupa, a nie surówka. No i surówkę mamy już prawie gotową, teraz wystarczy tylko dodać musztardę, majonez. Jeżeli macie tylko ochotę, możecie tą surówkę dowolnie modyfikować. Możecie dodać inne dodatki, możecie majonez zamienić na jogurt, czy po prostu dodać oliwę. Możecie dodać ogórka zielonego, czy inne warzywa. Pochwalcie się w komentarzach, na jakie sposoby zmodyfikowaliście tą surówkę. Bardzo chętnie sama wykorzystam Wasze pomysły. Jeżeli przepis Wam się spodobał, oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrybowaniu tego kanału. Pochwalcie się w komentarzach, czy surówka Wam smakowała. No i czy w ogóle wypróbowaliście ten przepis.